przychodzi w życiu taki moment, że musisz kupić lornetkę. I tutaj pojawia się problem, bo jaki model wybrać? Kompaktową, wielką, czy ze zmiennym przybliżeniem, czy ze stałym przybliżeniem, czy typowo dzienną, czy wieczorno-nocną. Zanim jednak powiem Wam, jak wybrać odpowiednią dla Was lornetkę, przybliżę Wam kilka pojęć dotyczących tych urządzeń. OK, jeżeli weźmiecie do ręki lornetkę, zobaczycie na niej dziwny ciąg cyfr, na przykład 10 razy 42. To są dwa podstawowe parametry dotyczące lornetek. 10 razy to nic innego jak powiększenie lornetki. Co to oznacza? Oznacza to, ilokrotnie będzie powiększony obiekt obserwowany przez to urządzenie. Drugi parametr, czyli w przypadku naszej lornetki 42, to nic innego jak średnica jej obiektywu. Oczywiście pamiętajcie, że 10 razy 42 to tylko przykład. Parametry lornetek mogą być naprawdę różne. 8 razy 32, 7 razy 50 czy 8 razy 56. Oczywiście nic nie jest takie proste. Czasami ten rząd cyfr jest dużo dłuższy. Tak jak tutaj, 10 do 22 razy 50. Co to oznacza? Że ta lornetka w tym opakowaniu ma zmienne powiększenie od 10 do 22 razy. Jednym z najważniejszych parametrów lornetki jest tak zwana źrenica wyjściowa, czyli exit pupil. Jest to średnica plamki światła padającej na oko obserwatora po przejściu przez układ optyczny lornetki. Jest to bardzo ważny parametr, gdy decydujemy się na zakup lornetki typowo dziennej bądź typowo nocnej. Źrenica ludzkiego oka ma w ciemności średnicę 7-8 mm. Idealnym jest zatem, jeżeli źrenica wyjściowa lornetki pokryje się ze źrenicą ludzkiego oka w takich warunkach. W takim przypadku mamy do czynienia z typową lornetką wieczorno-nocną. Źrenicę wyjściową możemy bardzo łatwo obliczyć. Jest to iloraz średnicy obiektywu przez skrótność powiększenia. Kolejny parametr to tak zwany eye relief, czyli odstęp źrenicy wyjściowej. Jest to maksymalna odległość oka od soczewek okularów lornetki, której mamy dostęp do pełnego pola widzenia lornetki. Jest to parametr bardzo ważny dla osób takich jak ja, noszących okulary korekcyjne. Kolejnym parametrem jest pole widzenia. Pole widzenia to szerokość obszaru widzianego w lornetce. Podawany jest najczęściej w odległości na 1000 metrów bądź 1000 yardów. Minimalna odległość ostrzenia, tak zwany close focus. Jest to minimalna odległość, na której powinien znajdować się obiekt, tak aby można go było całkowicie wyostrzyć w lornetce. Lornetki występują w dwóch układach pryzmatów. Pierwszy z nich to układ Porro. W układzie tym soczewki okularów nie są współosiowe z soczewkami obiektywu. Lornetki takie są dużo większe, natomiast oferują również często większe pole widzenia. Drugi rodzaj układu pryzmatu to tak zwany układ dachowy, czyli roof. W układzie tym soczewki okularu i obiektywu są w jednej osi. Lornetki te oferują być może mniejsze pole widzenia, ale za to są bardziej zwarte, kompaktowe, czyli po prostu mniejsze. Aby poprawić jasność obrazu, producenci zastosowali powłoki antyrefleksyjne na soczewkach, z których zbudowali lornetki. Lornetka bez powłok antyrefleksyjnych ma straty światła nawet do 40%. Coated to system pojedynczej lub podwójnej warstwy antyrefleksyjnej. Tutaj straty światła sięgają 35%. Fully coated to system pojedynczej lub podwójnej warstwy antyrefleksyjnej na wszystkich powierzchniach soczewek. Tutaj straty światła sięgają 15-20%. System multi-coated to powłoki wielowarstwowe na niektórych soczewkach ograniczające straty światła do 15%. Fully multi-coated to system wielowarstwowych powłok na wszystkich soczewkach w układzie. Takie rozwiązanie ogranicza straty światła nawet do 5%. OK, znacie już wszystkie najważniejsze zagadnienia, jeśli chodzi o lornetki. Teraz czas wybrać lornetkę dla Was. Ale to już w następnym odcinku naszego poradnika, do którego link znajdziecie tutaj.